Zakład opiekuńczo-leczniczy tu właśnie, największy w powiecie, oddany właśnie tydzień temu. Tak tutaj to właśnie wygląda wszystko. Idziemy tam bliżej. I tu tablice są takie. Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym. Dofinansowanie 8 milionów 14 050 39 groszy. Całkowita wartość inwestycji 21 milionów 188 758 złotych 27 groszy. I dofinansowane ze środków budżetu państwa. Rezerwa ogólna budżetu państwa za budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego wraz w Bochni wraz z hospicjum stacjonarnym. Dofinansowanie 1 500 000. Całkowita wartość 21 milionów 188 758 złotych 27 groszów. I to jeszcze drugie, trzecie, znaczy tablica. Dofinansowane ze środków funduszów przeciwdziałania COVID-19. Kompleksowe wykonanie instalacji tlenowej w pomieszczeniach budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego w związku z COVID-19. Dofinansowanie 500 tysięcy, nie 500 milionów, czy co? 500 tysięcy złotych. Całkowita wartość inwestycji 569 tysięcy 429 zł 49 groszy. Tu jest na wejściu kwiatki, tutaj takie stoją. I tu tablica, że jest Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, szpital powiatowy imienia błogosławionej Marty Wieckiej, Krakowska ulica 31-32-700 Bochnia. I tu jest wejście. Nie wiem, czy wolno wchodzić, czy nie, czy samo się otwiera. Wejście jest, ale wejście nie da. Nie bardzo tam. Ani z tej, ani z tamtej strony. Z tej strony może się wchodzi. Też się tu nie wchodzi. Także tylko zobaczymy z zewnątrz. To by było na tyle z tego wejścia. Tu jeszcze kwiatki zobaczymy. Piękne stoją pod tymi tablicami. Zamknięte tam, nie da się wejść. Wychodzi pan tam? O, tu jest domofon chyba. Się naciska i dopiero tam się mówi. Proszę. O. Czy w domy można wejść? Ja można, a pan? Dorodki dziwoty. Tutaj? Nie, tylko chciałem zobaczyć, jak tam wygląda. I tyle na razie, co? To...